się dziś z Państwem w roku już 1868. W roku tym we Francji, w Cro-Magnon, dokonano niezwykłego odkrycia. Podczas wykopalisk znaleziono szczątki ludzkie datowane na 27 tysięcy lat. Odkrycie to budziło ogólny zachwyt i radość, gdyż było to pierwsze odkrycie szczątków człowieka współczesnego. W roku 1868 popularność zdobywa gra poprzedniczka badmintona, gra zwana walent, polegająca na odbijaniu lotki rakietką. W roku tym zostaje także odkryta margaryna. W roku tym Johannes Brahms, kompozytor, którego Państwo kojarzą z kołysanki, którą słychać na początku każdej mini audycji muzycznej, którą być może, podobnie jak ja, kojarzą Państwo z dzieciństwa, z pozytywek, a która jest tak popularna na świecie, iż większość uważa, iż jest to melodia powszechna, ludowa, anonimowa. Nic z tych rzeczy. Johannes Brahms, wielki kompozytor epoki romantyzmu, skomponował kołysankę, którą właśnie teraz chciałabym Państwu przedstawić. Zapraszam zatem do wysłuchania Cradle Song Johannesa Brahmsa. Państwo nie posnęli, życząc dobrego dnia i dobrego wieczoru, zapraszam na kolejną audycję muzyczną już za tydzień.